Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry, witajcie, cześć. To już jest miesiąc świąteczny, okres przedświąteczny. Mamy grudzień, dzisiaj jest pierwszego. Odnośnie zamówienia w tym miesiącu na wysyłkę przed świętami, która będzie 19 grudnia. Zamówienia trwają, czyli można już teraz, kto jeszcze zapomniał, składać zamówienia na chlebek, czy bułki, czy surowce, składniki, które są Wam potrzebne w okresie przedświątecznym. Jeśli uznacie, że warto, można zamówić jeszcze, jeśli macie w zamrażalkach, to można to użyć najpierw, nie trzeba zamawiać. No zobaczcie, jak tam u Was sytuacja wygląda. Ja się przygotowuję już do tego przedświątecznego pieczenia, bo to wymaga ode mnie większej uwagi i więcej czasu, bo jeszcze coś tam dojdzie. No dzisiaj robię już próbę. Nie wiem, część z Państwa na pewno zna tych ciasteczek z samych orzechów i trzcinowego cukru, pudru. Te ciasteczka część z Państwa zna. Można je później w domu dekorować. Można je z dziećmi poprzekładać, czy marmolatką, czy udekorować. Jeszcze orzeszki poukładać u góry. Orzechy bardzo lubimy. Ja szczególnie lubię orzechy włoskie, które są świetne. Tylko wiemy, że orzechy są alergenem, więc jeśli ktoś nie może, no to wtedy orzechów unikamy. Ciasteczka orzechowe są pyszne, a najbardziej się cieszę, bo one mojej żonie najlepiej smakują, no to dzisiaj ją uszczęśliwię wieczorem tymi ciasteczkami. Znajdziecie je później, parę paczek zrobię do sklepiku, ale sięgnijcie, jest film, jak to zrobić samodzielnie w domu i wtedy zrobicie sobie sami i nie musicie nic u mnie kupić, bo ja jestem takim nietypowym handlarzem. Można zrobić samemu, nie trzeba wtedy nic kupić, nie trzeba wydawać na to pieniędzy. Kupcie tylko dobre orzechy, jeśli... Ale to w filmie tamtym o ciasteczkach orzechowych jest. Na święta, pamiętacie, jak co roku, można kupić organiczny, zmielony przeze mnie w przeddzień wysyłki mak do wszystkich Waszych świątecznych wypieków. To będzie naprawdę dobry mak. Najdroższy, jaki znam i najlepszy, jaki znam. Więc ja go co roku mam. Nie będę w tym roku robił żadnych wegańskich wyrobów, przepraszam, bo ostatnie 2 lata dałem się wpuścić w maliny, bo było dużo takich próśb, żeby zrobić wegańskie. Ja tego narobiłem, a później to wszystko, większa część tego została, bo się okazało, że wcale to nie jest taki popularny produkt i wcale nie tak dużo osób chce rzeczy wegańskie. No a ja posłuchałem tych kilku rad i później to wszystko zostało, więc w tym roku tego nie będę robił, czyli przykro mi, przepraszam, wegan, musicie znaleźć inne źródło albo najlepiej zrobić jeszcze samemu, to będzie jeszcze lepiej i jeszcze pewniej. To jeśli chodzi o mak czy masy makowe. Może masę makową zrobię w tym roku normalną, taką na miodzie, na prawdziwym maku i zrobię to w słoikach, a zrobię to w takich słoikach, które później będzie można upiec w nich ten chleb z jednego filmu, bo ja kupiłem te słoiki i to jest dobra okazja, żeby ktoś miał później w domu takie te słoiki, które są proste, które nie zwężają się do góry, więc jak upieczemy w nim ten chleb, znajdziecie to na takim innym filmie z samych ziaren. Tak naprawdę to nie jest chleb, ale takie zbiorowisko ziaren, które możemy mieć w kształcie chleba. Czyli masę makową, prawdziwą, na miodzie, niewegańską zrobię. Będzie ona spasteryzowana w słoikach na krótko przed wysyłką do Was, więc ona będzie długo, długo dobra. No to jest, mamy ciasteczka orzechowe, masa makowa, suchy mak, orzechy znajdziecie, takie prawdziwe, czyste, które sam przebrałem.
w sklepiku na okres świąteczny do chrupania, gotowe, smaczne, jak nie wiem, słodkie, orzechowe, bez zanieczyszczeń, przesiane. Chyba tylko tyle, co w transporcie gdzieś się pokruszą. No ale to dalej są okruszki, które można. W tym tygodniu jeszcze postaram się nagrać film, jak zrobić ciasto piernikowe, ale tak jak co roku przygotuję surowe ciasto piernikowe, one już w sklepiku jest dostępne, bezglutenowe, które będzie można zakupić w porcjach 500 gramowych i w domu później z dziećmi albo z wnukami wywałkować wałkiem samodzielnie ciastka pierniki. I one będą bezglutenowe, ale też nie będą wegańskie. Tam będzie miód, będą orzechy, będzie skórka pomarańczowa, więc jeśli ktoś nie lubi, no to nie kupi. Może zrobię jakieś jeszcze kruche ciasteczka takie na święta. Zobaczę, jak z tym czasem będzie i jak z siłami. Więc pilnujmy w tym miesiącu ten nasz sklepik, co się tam pokaże ciekawego, innego, nowego. No bo chciałbym jakoś usłużyć na święta Wam, żeby było coś jeszcze oprócz chleba. Może zrobię jeden chlebek taki z bakaliami bardziej, żeby była jakaś taka ciekawostka. Nie będzie tego dużo, na pewno tam może kilkanaście chlebek. W środku będzie miał bakalię, na bazie może śniadaniowego chleba. No i tyle. Także składajcie już te zamówienia, proszę. Może nie trzeba ich od razu opłacić, można później, ale żebym ja już wiedział, do czego się muszę przygotować, surowce wszystkie, jakie zgromadzić. Także dziękuję wszystkim tym, którzy z nami są już długo. Teraz no, ten ruch trochę rośnie, bo te filmy oprócz tego, że są na Facebooku, są też na YouTubie. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie na YouTubie, że jest Facebook nasz. Pod filmem jest adres do tego Facebooka, tam też się dzieje dużo rzeczy i można sięgnąć głęboko, głęboko wstecz, gdzie tam są jakieś może ciekawe dla kogoś informacje. A Państwo, którzy są tylko na Facebooku, jest mój kanał YouTube'owy od jakiegoś czasu i tam też jest różnych treści pełno, tam są spotkania z dietetykami, tam są różne ciekawe rozmowy, takie i trochę naszej takiej prywaty mojej. I rodzinnej z ogrodu, czy tam, no dla kogoś może to jest ciekawe, bo to tam aż tak dużo tego hejtu nie ma. No także dziękuję, że jesteście, złóżcie proszę zamówienia, wprawdzie jest jeszcze trochę czasu, no ale potem już nie trzeba o tym myśleć, jeśli te zamówienia jest teraz, to później po prostu 20 grudnia i 21 spodziewajcie się Państwo tej przesyłki świątecznej, przedświątecznej, no właśnie z przed świętami, żeby to wszystko do Was dotarło. I pamiętajcie, kolejna, potem dopiero wysyłka będzie w pierwszy weekend, po weekendzie 1 lutego. W styczniu nie będzie wysyłki. Dopiero w pierwszy Marioleńka jedzie do sanatorium, a bez niej to ja sobie nie poradzę. Więc 3 tygodnie sanatorium Mariolki w styczniu, więc będziemy piec w pierwszy weekend lutego. Dziękuję, że byliście, że wysłuchaliście. Idźcie do sklepiku. Adres do sklepiku w opisie pod filmem. Dziękuję. Jeśli uważacie, że warto subskrybować ten kanał na YouTubie, to zróbcie to, proszę. No i zostańcie z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.